Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Starym Wielisławiu w gminie Kłodzko zorganizowane zostało drugie forum sołeckie subregionu wałbrzyskiego, zorganizowane przez Fundację Projekty Lokalne i Instytut Piastów Śląskich. W czasie forum ogłoszono wyniki konkursu Sołectwo z klimatem. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Golińsk w gminie Mieroszów. Wyróżnione zostały sołectwo Marcinów w gminie Kłodzko, Bartnica w gminie Nowa Ruda oraz Bolesławów w gminie Stronie Śląskie. Na forum sołeckie subregionu wałbrzyskiego zaprosiliśmy przede wszystkim przedstawicieli sołectw, sołtysów, członków rad sołeckich, członków kół gospodyń wiejskich, wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju obszarów wiejskich, jak również oczywiście samorządowców, przedstawicieli różnego rodzaju instytucji, które zajmują się rozwojem sołectw, rozwojem obszarów wiejskich. Cieszę się, że akurat Fundacja Projekty Lokalne zdecydowała zorganizować to drugie forum samorządowe subregionu wałbrzyskiego w gminie Kłodzko, tutaj w Starym Wielisławiu. No jest to pewne wyróżnienie. Uczestniczyliśmy w pierwszym forum organizowanym w Lądku. Mam nadzieję, że sołtysi, którzy tu przyjechali, rady sołeckie, wiele wyniosą z tego spotkania. Celem forum sołeckiego było stworzenie przestrzeni, w ramach której przedstawiciele sołectw z obszarów subregionu wałbrzyskiego mogą pozyskiwać przydatną wiedzę i umiejętności z tematów ważnych dla rozwoju obszarów wiejskich. Tegoroczna edycja poświęcona była tematyce finansów. Chcemy porozmawiać o różnych możliwościach finansowania sołectw, m.in. o przyszłości funduszu sołeckiego, jak również o finansowaniu sołectw ze środków zewnętrznych, zarówno tych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jak również środków rządowych, stąd m.in. obecność przedstawicieli Funduszu Ochrony Środowiska czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozmawiamy tutaj o możliwościach rozwoju terenów wiejskich, programach wsparcia, które są oferowane zarówno przez Urząd Marszałkowski, ale także w programach rządowych z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Tych programów jest bardzo wiele. Rada Sołecka, sołtysy przygotowują się do tego zebrania, na którym jest uchwalany Fundusz Sołecki i oni składają propozycje, na co przeznaczyć Fundusz Sołecki. Więc tutaj ta współpraca musi być z włodarzami gmin, żeby ewentualnie planować pewne działania, które pokazują radnym, jakie priorytety sobie stawiają mieszkańcy w danej miejscowości. No jednokrotnie tak bywa, że małe kwoty przeznaczane z Funduszu Sołeckiego, powiedzmy, na jakiś projekt, później stają się dużą inwestycją w danej gminie, w danej miejscowości. Dzięki dofinansowaniu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nasze KGW wydało środki, to jest ta pomoc finansowa taka, która jest dla KGW przeznaczona. Zakupiłyśmy sobie stroje ludowe, doposażamy naszą kuchnię przy świetlicy i jeszcze nasze KGW zrealizowało projekt Witam Sąsiada pod taką nazwą. I dzięki temu projektowi pozyskaliśmy mikrofony bezprzewodowe, pozyskaliśmy namiot taki biesiadny oraz zestawy takie biesiadne, także teraz wszyscy z tego korzystają, mieszkańcy korzystają i my na wszelkiego rodzaju festyny i wydarzenia, które tutaj się odbywają.